Siedzę sobie od kilkunastu, może od dwudziestu minut i zastanawiam się, jak zacząć ten podcast. O czym chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć? Może tak. Siedzę sobie na ławce, w lesie. Jestem otulony zielenią drzew. Szumią liście. Gdzieś tam w tle ćwierkają ptaki. Nie ma nikogo oprócz mnie. Przyjechałem sobie tutaj na rowerze kilkanaście kilometrów od mojego domu, żeby znaleźć ustronne miejsce, w którym mógłbym sobie właśnie przysiąść i troszeczkę pomedytować. Te medytacje ja rozumiem jako oderwanie się od chaosu dnia codziennego, jako oderwanie się od rozbieganych myśli, od terminarza. Od harmonogramów publikacji, od tego typu rzeczy, które nam wypełniają całe dnie, a które w którymś momencie zaczynają po prostu ulewać się, jak kipiący gar zupy, zaczynają przeszkadzać, zaczynają po prostu drażnić. I w tym ustronnym miejscu myślę oczywiście o Egipcie. Ale nie myślę w taki sposób naiwny, że lubię Egipt, że Egipt jest fajny, że ludzie w tym Egipcie są do serca przyłóż. Myślę o Egipcie w kontekście mojej bardzo, bardzo odległej przeszłości. Przeszłości, która sięga mojego 20 roku życia, może nawet jeszcze wcześniej. I tak sobie pomyślałem, że ta audycja będzie uzupełnieniem. Pierwszego posta, czy wpisu, jaki zamieściłem na moim blogu o Egipcie. To chodzi o ten wpis, który zatytułowałem Egipt. Tu wszystko się zaczyna. To jest taki modny slogan, wzięty z kampanii reklamowej jakiegoś biura podróży. Chyba. Nie pamiętam skąd to zapożyczyłem. Ale spodobał mi się, no bo rzeczywiście w Egipcie wszystko się zaczęło. Cała nasza cywilizacja, nasza kultura, nawet to w jaki sposób... Dzisiaj myślimy, myśląc, że myślimy w sposób nowoczesny, to też tak naprawdę prowadzi nas takim cieniutkim sznureczkiem w tak daleką przeszłość jak Egipt Starożytny. Chciałem podzielić się pewnym wspomnieniem. Jest to okres mojego dziecięstwa, szkoła podstawowa, i to będzie prawdopodobnie nie, to będzie na pewno. Czwarta klasa szkoły podstawowej. To był ten okres w latach 80. kiedy nie było jeszcze gimnazjów, były klasy ośmioklasowe i w, w połowie tego okresu szkoły podstawowej na lekcji języka polskiego po raz pierwszy usłyszałem o starożytnym Egipcie, ale na lekcji polskiego, tak, nie na historii, właśnie, że nie, na lekcji polskiego. Usłyszałem o piramidach, usłyszałem o książce Cerama Bogowie, Groby i Uczeni, która jest dla wielu młodych adeptów archeologii, przynajmniej tego starszego pokolenia. Oni kiedyś byli młodzi, teraz to no nie wiem, co młodzież czyta. Ale kiedyś to była taka literatura popularnonaukowa, naukowa która była literaturą formacyjną. To znaczy, ten kto przeczytał taką powieść albo Kosidowskiego, ten no, musiał nasiąknąć tym bakcylem archeologii i niektórzy szli w kierunku właśnie archeologii Bliskiego Wschodu, inni innych pociągała Ameryka Południowa, no a mnie wyjątkowo zaczął interesować ten Egipt. Usłyszałem o piramidach, usłyszałem w jaki sposób zostały zbudowane i usłyszałem przede wszystkim od nauczycielki języka polskiego, że tę książkę warto przeczytać, żeby sobie poczarzyć horyzonty. Pożyczyłem Cerama Bogowie Grobiej Uczeni w bibliotece Szkolnej była na szczęście i pochłonę ją w dwa dni. Byłem zafascynowany. Pomyślałem sobie, orety. To życie codzienne, to za oknem, to w szkole, to na podwórku. Jest takie szare, mało kolorowe, nieciekawe. Nawet mówiłem, tak myślałem o tym życiu, będąc przecież młodym chłopcem, który. Na pewno sobie znajdywał jakieś drobne przygody dookoła podwórka, biegałem wtedy po lasach, a nawet zdarzało się, że wskakiwałem na bufory pociągów i jeździłem parę kilometrów na tych pociągach, a potem zaskakiwałem. No Takie miałem przygody. A to w zimie się w rzece skąpałem i tego typu rzeczy. Więc nie mogę narzekać na nudne dzieciństwo, ale nie było to dzieciństwo takie, jakie właśnie przeczytałem pełne takich przygód, o jakie przeczytałem w książce Cerama, Bogowie, Groby i Uczeni. I myślę, że ta książka, a po niej kolejne, następne, chociażby Kosidowskiego oraz inne publikacje autorów zagranicznych spowodowały, że ja tym Egiptem zacząłem się interesować tak bardzo na poważnie. I też jeszcze chyba tego samego roku, na, na koniec tej czwartej klasy szkoły podstawowej, a może ciutkę później, nie jestem pewny, nie pamiętam tego już po prostu, jechałem na obóz harcerski do Niemiec, to znaczy do Niemiec wschodnich, bo wtedy jeszcze było było NRD, nie było Niemiec Zjednoczonych. Niemcy w dalszym ciągu dzieliły się na blok komunistyczny i ten zachodni. Ja jechałem w czasy harcerskie, właśnie na, blok, na bloku wschodnim, do Rostoku, a konkretnie chyba do miejscowości pod Rostock-Werneminde. Nieważne, to są detale w tym momencie. Najważniejsze, że na Peronie, właśnie w tym Warneminde, powiedziałem. Druchnie, chyba, że będę zajmował się czymś związanym z Egiptem. I jestem tego absolutnie pewien. Pamiętam, że ta druchna z innymi harcerzami podzieliła się tą wiadomością, że to jest taki bardzo młody człowiek, który już wie, co w życiu na pewno będzie robił, i pokazywali mnie sobie jako taki zoologiczny. Przykład człowieka bardzo zdecydowanego, który już w młodym wieku jest w stanie przewidzieć swoją przyszłość i twardo się trzyma tego postanowienia. Oczywiście ja wtedy jeszcze tego twardo, twardo, nie trzymam się twardo tego postanowienia, no ale w głowie mi to wszystko zakiełkowało, i te słowa, które wtedy wypowiedziałem na tym peronie, że będę się zajmował Egiptem, zostały ze mną na całe życie. Ja różne miałem koleje życiowe. Niestety, nie od razu poszedłem na te studia archeologiczne, nie od razu zacząłem brać udział w wykopaliskach archeologicznych. Rozmaicie mi się wiodło, ale cały czas, przez te lata poprzedzające egipską przygodę, te myśli, te słowa, które wtedy wypowiedziałem, były ze mną obecne. We wpisie Egipt to wszystko się zaczyna. Ja napisałem, że Egipt stał się w pewnym sensie dla mnie ucieczką, i tak było rzeczywiście. Była to ucieczka, ale w tym kontekście to było w zasadzie wejście na szlak, który sobie kiedyś zaplanowałem, który kiedyś obrałem, ale z różnych powodów, z różnych wypadków życiowych, ja z tego szlaku zszedłem. I chciałem kilka słów powiedzieć na temat tego, co ja w zasadzie robiłem. Zanim się tym Egiptem na dobre zająłem, przede wszystkim ja już w tym wieku szkolnym, to znaczy już po szkole podstawowej, ale jeszcze w wieku dosyć młodym, miałem wtedy 15 lat, to była pierwsza klasa liceum, podjąłem współpracę z lokalną gazetą, tygodnikiem i pisałem tam po prostu artykuły. Tak, jako 15-latek. Jako 17-latek współzakładałem taki dział tej gazety to była gazeta adresowana do młodych czytelników ja byłem tam redaktorem pełniącym obowiązki redaktora naczelnego tego działu bardzo mi się ta praca podobała dwa lata w tej gazecie pracowałem po prostu po szkole tam chodziłem albo w wolnym czasie kiedy inni uczniowie mieli jakieś ferie, no ja w tym czasie miałem Zajęcia redakcyjne. Rozwijałem te swoje dziennikarskie pasje, bo to wtedy była też dla mnie jakaś forma pasji. Na dodatkowych zajęciach organizowanych przez rozmaite lokalne fundacje. Chodziłem na, to, się, to dzisiaj się mówi, eventy. Nie cierpię angielszczyzny w języku polskim, więc powiem, że chodziłem na rozmaite wydarzenia, na których poznawałem. Ludzi zaangażowanych w działalność społeczną i kulturalną na terenie mojego miasta rodzinnego. No i w ten sposób te swoje dziennikarskie kompetencje rozwijałem w kierunku po prostu pracy redakcyjnej. Po skończeniu ma, po, po maturze, natychmiast po maturze. To był pierwszy dzień po maturze, bodajże, spotkałem redaktor naczelną tej mojej gazety, która zaproponowała mi pracę na pełnym etat. Jako redaktor. No i popracowałem troszeczkę jako redaktor w tej gazecie. Z różnych powodów zaczęliśmy się z panią redaktor naczelną kłócić. Mieliśmy pewne nieporozumienia co do zakresu kompetencji, bo ja pamiętam wtedy bardzo się. No, oburzyłem, że to były lata 90., 93. rok bodajże, 93., 4, 5 w, w tych, To był jeszcze ten dziki kapitalizm w tym okresie. Każdy radził sobie jak mógł, również gazety. I pani redaktor naczelna chciała, żeby, żebym ja i mój kolega dziennikarz, żebyśmy po prostu malowali redakcję jak malarze. No ja stwierdziłem, że nie mam tego w umowie. W umowie mam dostarczać ileś tam materiałów redakcyjnych do każdego numeru i nie będę po prostu malował. No więc się rozstaliśmy za porozumieniem stron i wtedy podjąłem pracę w Gazecie Wyborczej, w lokalnym oddziale Gazety Wyborczej. Pracowałem za tak zwaną wierszówkę, czyli płacili mi za opublikowany artykuł, a nie było pensji etatowej. Wytrzymałem tej pracy rok, a potem pojechałem do Warszawy studiować dziennikarstwo. W dziennikarstwie w Warszawie próbowałem podłapać jakąś pracę też w redakcjach. Kilka tych redakcji przeszedłem i tygodników i dzienników, między innymi Życie Warszawy, wówczas istniejące Życie redaktora Wołka, Byłem również w czasopismach branżowych, jak tygodnik budowlany przez moment. Nie za dobrze mi się wiodło, muszę przyznać, bo konkurencja wtedy była bardzo duża. Jak wszedłem, ja, taki dziennikarz, przecież zdobywający szlify w bardzo lokalnym tygodniku, jak wszedłem do takiej redakcji warszawskiej i zobaczyłem tam kilkadziesiąt. Chyba osób siedzących w jednej wielkiej sali, i każdy tam czekał na komputer, żeby się zwolnił, żeby poprzednia osoba, która coś tam pisała, wreszcie wstała i dała dostęp do klawiatury. To, to nie było tak jeszcze, że w tym okresie, że każdy miał laptopa w domu i mógł sobie w domu pisać artykuły i przesyłać je internetem. No to nie te, nie te czasy jeszcze. Więc tak sytuacja ciągłej rywalizacji bardzo mnie bulwersowała. W dodatku dochodziła jeszcze sytuacja taka, no, że jak tyle dziennikarzy było, no to ten artykuł nawet napisany i nawet oceniony jako niezły, nie zawsze trafiał do numeru. Miałem taką sytuację, że no właśnie to było w życiu Warszawy, że napisałem artykuł i ten artykuł był dosyć długi. On miał pójść na drugą stronę, był chyba na całą, na, na, na całą kolumnę. Miał pójść na drugą stronę wydania i nie wszedł po prostu. Nigdy nie został publikowany i tego dnia nie ma miejsca. Tego dnia coś ważniejszego, kolejnego dnia też coś ważniejszego, jakiś inny materiał innego dziennikarza. No i e, okazało się na koniec miesiąca takich przepychanek, że ja nie miałem za co płacić mieszkania. Ja w Warszawie wtedy mieszkanie wynajmowałem. Nie udało mi się złapać akademika, więc. E, nie za dobrze mi się wiadło w tych gazetach, w tej prasie. Stwierdziłem, że to jest ślepa uliczka. Jakkolwiek lubiłem pisać, tak bardzo nie lubiłem tej atmosfery rywalizacji i pewnego, nie wiem jak to określić, żeby był dobrze zrozumiany. Może, może troszeczkę się cofnę. Jak pracowałem w gazecie Starachowickiej, bo to była ta moja ta pierwsza praca w rodzinnym mieście, to Atmosfera była bardzo rodzinna można powiedzieć, no dziennikarzy było kilku, każdy się znał, każdy klepał tę samą biedę, to był rok jak zaczynałem pracować w tej gazecie, 93 to jeszcze był taki okres, że naprawdę nie było komputerów w takich przynajmniej redakcjach małych, pisało się na zwykłych maszynach do pisania, takich, które się wali po prostu palcami i muteczki odbijają na... Kartkach przez taką kalkę specjalną, przez taką przez specjalną taśmę tuszem odbijają po prostu znaki drukarskie. My nawet nie mieliśmy dobrego papieru takiego formatu A4. Używaliśmy po prostu pociętych pudeł kartonowych, takich po butach, albo papieru przebitkowego. To taka bardzo cienka przezroczysta tafla papieru, która jak się mocniej uderzyło tym klawiszem maszyny do pisania, to się przebijały na wylot. I na takich materiałach piśmienniczych myśmy te artykuły składali do druku i je ręcznie ktoś spisywał, wklepywał drukarz tam swoy, swoje maszyny i tak się, w taki sposób się składało gazetę. No, były wspólne imprezy, typu właśnie wigilia, czy jakieś tam imieniny, czy urodziny członków redakcji. Wszyscy świętowaliśmy, jedliśmy. Jakieś skromne przekąski, które redaktor naczelna nam fundowała. Generalnie było się rozpoznawalnym też w tym małym mieście przecież. Było się, jak to się mówi, taką wielką rybą w małym stawie. A jak poszedłem do gazety w Warszawie pracować, no tam oczywiście komputery były, no były te telefony, no wszystko było, o czym w tej gazecie, w tej gazecie lokalnej mogą tylko pomarzyć. No ale nie było tej atmosfery. Była tam sytuacja taka, że skumulowana jakaś złość, zawiść, agresja, to wszystko tak, takie fluidy jakieś w, tym, w tych redakcyjnych pomieszczeniach wydzielało, że jak człowiek tam wchodził, to od razu czuł się mały, przytłoczony jakimś stresem, jakimiś zmartwieniami i e, źle się tam po prostu czułem. No pamiętam taką sytuację, nie pamiętam, w której to było redakcji, czy to było życie wołkowe, czy to była. Czy to był czy to było życie Warszawy, ale była taka sytuacja, że wszedłem do redakcji, pracować, pisać, ten komputer nawet dostałem, miałem zarezerwowany go od rana, miałem pisać artykuł, tłukłem ten artykuł i co chwila gdzieś tam dzwoniłem, no, w sprawie, do, po urzędach, żeby do, zbierać te informacje, które do tego artykułu były mi potrzebne. Siedziało niedaleko mnie starszy pan, bo po pięćdziesiątce wtedy, dla mnie starszy byłby znacznie, nie wiem, 20 chyba lat, Siedział ten, ten pan, i co chwila tak mrugał tak do mnie okiem, podnosił brew, zgrzytał zębami, i widać bardzo mu się nie podobało, że ja to stanowisko pracy kupuję i ja dzwonię gdzieś. I w końcu, jak odłożyłem po którymś razie ten telefon, to on się wściekł, rzucił się na mnie dosłownie z jakimiś z jakimś bardzo nieprzyjemnymi wykrzyknikami, i że ja korzystam z telefonu. Tłumaczę mu, że korzystam z telefonu przecież nie w celach prywatnych, tylko jak najbardziej w celach służbowych i mam do tego prawo takie samo jak i on. Ale się okazuje według tego pana, że ja nie mam takiego samego prawa, bo on tu jest starszy dziennikarz, a tu jestem jakiś stażysta. No i tak to mniej więcej wyglądało. Ja zawsze byłem wrażliwy na pewne przejawy arogancji czy braku kultury osobistej u ludzi. Bardzo mnie to dotykało, bardzo mnie to dotykało osobiście. Nie wiem dlaczego, no tak po prostu mam. I no, czułem się po prostu podeptany, no, zbity przez tego człowieka, jakoś psychicznie zmartwiony I to był ten moment, ten dzień, w którym ja z tej pracy zrezygnowałem. Po prostu już nie poszedłem następnego dnia do tej gazety i stwierdziłem, że, no, że będę zajmował się czymś zupełnie innym. Czym się zajmowałem później, to może opowiem kiedy indziej. Bo nie chcę tak przeskakiwać przez te branże, w których troszeczkę się kręciłem zbyt tak ostro, no bo coś tam jednak w międzyczasie pojawiało się w moim życiu, co mnie nakierowywało na jakąś inną drogę. No, może ujmę to inaczej. Nie pochodzę z zamożnej rodziny, pochodzę z małego miasta. Nie miałem tak zwanego wsparcia ze strony rodziców, ani finansowego, ani kulturowego. Było mi ciężko, a w takiej sytuacji, nawet zaplecza socjalnego nie miałem, a czy towarzyskiego, więc w takiej sytuacji człowiek ima się zajęć, które mu wpadną w ręce. Dzisiejsza młodzież nie rozumie tych czasów, lat 90., jak to wszystko wyglądało strasznie po prostu. Starsi słuchacze, słuchający tej mojej audycji, to pamiętają zapewne, jak gruba... Gazeta Praca, tak to był taki dodatek do Gazety Wyborczej, Gazeta Praca, bardzo gruba, taka naprawdę gruba jak książka, była wydawana chyba w każdy poniedziałek i się wartowało tą Gazetę Pracy i czytało. Te ogłoszenia to było a a a a a a a a a aby akwizytor, albo a a a a a a a aby sprzedaż, i tak dalej, tak dalej. A, kilka tych a, i tak dalej, to służyło temu, żeby po prostu ogłoszenie się podbijało, w tym druku ono było Lokalizowane wtedy na początku tych kolumn z, z tymi ogłoszeniami, więc im więcej tego, a ktoś tam zapłacił, no tym wyżej to jego ogłoszenie było, więc jakiś tam naiwniak mógł móg, móg na to trafić. No mówię naiwniak, bo najczęściej to chodziło o sprzedaż, handel, sprzedaż i to taką typu akwizycja, czyli po prostu zaczepianie ludzi na ulicach, wciskanie albo czegoś, albo po prostu telemarketing. No tak to wtedy wyglądało i tak naprawdę innych prac nie było. To był okres, w którym się mówiło, że praca może znaleźć tylko po znajomości, bo nie pomaga nic innego. Tylko znajomości. To był taki okres. I ta praca była niskopłatna. No, wiadomo, że ten akwizytor, zarobił, handlarz, handlowiec zarobił więcej, no, jeżeli tych klientów pozyskał aż tyle, żeby mu się to przełożyło na jakąś atrakcyjną prowizję. No, ale ktoś, kto po prostu podjął pracę taką zwykłą, po prostu nie związaną z handlem, tylko jakąś biurową, albo. albo, albo w jakimś sklepie na przykład, no to w takim wypadku zarabiało się bardzo mało wówczas, a mieszkanie w latach 90., w tej pierwszej połowie, zwłaszcza jeszcze początek drugiej połowy, było, by, były strasznie drogie. Te mieszkania, y, pamiętam, y, kawalerka w Warszawie to było 360, 370, 400, dolarów, 450, dolarów. Ceny się wtedy podawały w dolarach, nie w złotówkach, tylko w dolarach. No bo złotówka stała nisko, dolar wysoko, więc wiadomo o co chodziło, tak. Waluta zagraniczna Była o wiele bardziej stabilna I zapewniała pewny zysk Bez względu na wahania kursu złotówki A ten kurs słabo spadał na na szyję Więc jak się brało w dolarach to było lepiej No ale się w Polsce zarabiało przecież w złotówkach Ja idąc do pracy Do takiej gazety Zarabiając tam grosze tak naprawdę To nie byłem w stanie Opłacić kawalerki Ba! Były takie przecież sytuacje Że nie byłem w stanie nawet pokoju opłacić więc musiałem po prostu się przebranżowić, wejść w jakąś inną, w inną dziedzinę, która da mi ten dochód bardziej stały, usystematyzowany, po prostu wyższy niż dorywcza praca, bo tak ją muszę nazwać po prostu w gazecie. Ale ten Egipt, no właśnie, ten Egipt mimo, że zajmowałem się rozmaitymi rzeczami niezwiązanymi z Egiptem, cały czas gdzieś tam we mnie siedział. Ja nawet w trakcie... W trakcie jeszcze szkoły średniej dwa razy był na wykopaliskach archeologicznych. To były wykopaliska na warmi Mazurach. Pierwszy raz to była miejscowość bodajże Surajny, a drugi raz to była miejscowość Bogdany. Nic nie powiedzą ci te nazwy. To jest za Olsztyn na północ mniej więcej. Stanowiska z bałtyjskie, z kultury Kurhanów zachodniobałtyckich, okres Hallstatt, D, to się tak mówi, wczesna epoka żelaza, mniejsza z tym, trochę tam jeszcze tego pamiętam, nieistotne w tym momencie, ale znałem wtedy tego klimatu archeologii, co prawda nie śródziemnomorskiej, ale pradziejowej polskiej archeologii, ziem polskich obecnych i niestety też usłyszałem dużo od tych archeologów tam pracujących, że nie warto tego kierunku wybierać. Jako specjalizacja zawodowa, no bo po tym, po tym nie ma pracy. I w zasadzie mieli rację. I ja ich e, namową, żebym e, znalazł sobie jakieś, jakąś inną dziedzinę, która będzie moją pasją, no uwierzyłem. Dlatego wybrałem dziennikarstwo, a nie archeologię. A dopiero po rozmaitych życiowych perturbacjach okazało się, że jak już ma się tego bakcyla w sobie, to tak naprawdę nie da się go. Stłamsić, nie tak się go stłumić. On wyjdzie, tak czy inaczej wyjdzie. Rozmaite rzeczy w życiu robiłem, i zawsze czułem, że to nie jest to, że ta szarpanina tak naprawdę była dlatego tego szarpaniną, ponieważ to były rzeczy, które ja robiłem po prostu z musu. No bo, jak mówiłem, musiałem się jakoś utrzymać, wsparcia nie miałem żadnego, więc podejmowałem się prac jakichkolwiek. A jak to jest z pracami jakimikolwiek? No to jest tak z nimi że co, się wpad co wpadnie w ręce, to bierzesz i nie patrzysz, czy to się podoba, czy się nie podoba no bo rachunek trzeba zapłacić bo inaczej będziesz spał na dworcu centralnym i tak właśnie wyglądały te moje dzieje zanim zdecydowałem się, że jednak wrócę na ten obrany jeszcze w bardzo młodym wieku przeze mnie szlak archeologii Egiptu rozmaicie to wyglądało kręte te drogi były straszliwie na pewno jeszcze kiedyś opowiem, jeżeli będzie ktoś chętny, żeby to wysłuchać, i opowiem o tym nie dlatego, żeby zanudzać tutaj jakimiś swoimi historiami, bo wiem, zdaję sobie sprawę, że słuchanie cudzej biografii niekoniecznie musi być bardzo atrakcyjną rzeczą, ale chcę powiedzieć, i w tym kontekście to właśnie przekazuję, żeby. I to niech będzie to przesłaniem tego nagrania, żeby nie porzucać nigdy. Swoich marzeń, nie rezygnować z tego, co intuicyjnie się wybiera już w dosyć wczesnym okresie życia. Bo czasami mnie ludzie pytają, czy warto studiować archeologię. No wiecie, warto i nie warto. Pytanie, czy warto, jest z gruntu złe. A odpowiedź może być na to jedna i to jest odpowiedź mędrca wszystko zależy. Chociażby zależy od tego, czy Cię to interesuje. Bo nie warto podejmować się studiów z dziedziny, która jest tylko i wyłącznie podyktowana chęcią zarobienia jakichś pieniędzy. Kiedyś był taki boom na, nie wiem czy pamiętasz, marketing i zarządzanie. Potem pedagogika chyba pedagogika to i do dzisiaj jest. Prawo prawo też do dzisiaj jest takim, I czy, i, czy, czy jakieś kierunki medyczne. I szli na takie kierunki ludzie, którzy nie mieli naprawdę żadnych zainteresowań, żadnych pasji. Niczego sobie nie mogli powiedzieć, no poza tym, że chcieli się jakoś tam w życiu ustawić, znaleźć dobrą pracę i żyć sobie z tego, czego się nauczyli. No, zarabiać dzięki dyplomowi z jakiejś uczelni, mając zawód prestiżowy. No tylko są to osoby, które potem, po wielu, wielu Latach jak żyją właśnie w tym swoim, tej swojej bańce wybranego zawodu, e, mają oczywiście te apanarze zazwyczaj, jeżeli są to lukratywne zawody, to oczywiście im się powodzi, mają te swoje apanarze, no ale o wiele razy słyszałem takich osób, a poszedłem na ten kierunek, e, zostałem tym lekarzem, no bo wydawało się to najbardziej rozsądne. Rodzice nalegali, e, wszyscy wokół mówili, że to jest dobre posunięcie, bo z tego będą pieniądze. Ale w głębi serca, no bardzo bym nie chciałem tego robić, bo ja wolałem pojechać w jakąś podróż, dołączyć do misji badawczej, która gdzieś tam coś robi na Antarktydzie na przykład, no bo, albo takie możliwości były, no ale ktoś tam zrezygnował, tak, wybrał sobie e, drogę kariery, taką drogę e, przewidywalną, tak, czyli zaliczamy te wszystkie przedmioty na studiach, potem robimy te egzaminy, specjalizacje i tak dalej i, no i zostajemy tym szeregowym pracownikiem e, służb, służb medycznych i... Czy, czy z prawem, tak? To, to nie ma, tak naprawdę nie ma znaczenia kierunek, bo można dowolne postawić. To mo może być w ogóle lukratywny kierunek, tak? To może być jakikolwiek kierunek, no. Też z tego mojego okresu, kiedy ja te swoje studia pierwsze wybierałem, no to też taka pedagogika, czy resocjalizacja, no, bardzo modne były wówczas, ale to się wybierało na takiej zasadzie, że. No, bierzemy co jest, tak? No, żeby tylko się załapać. No, chłopcy jeszcze mieli ten argument, że, bo wtedy był jeszcze okres, kiedy trwał pobór do wojska, tak? To, to był te, ten moment, żeby uciec przed tym wojskiem i cię brało cokolwiek. No, ja się z tego wojska wykręciłem zupełnie inaczej. Nie poszedłem do tego wojska, ale. No, ale wielu ludzi musiało, tak? I szli na, 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 na kierunek, jeżeli nie chcieli do tego wojska pójść. No, ja po, 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 teraz z obecnej mojej perspektywy. To żałuję, że w sumie do tego wojska nie poszedłem, bo bym chciał. No ale wtedy to strasznie się ludzie, młodzi tego wojska bali. To był okres przecież, no zaraz się ten komunizm skończył w 1989, a wojsko jeszcze trwało w tych st wszystkich strukturach i... Te, te, te wszystkie takie fale, mówiło się o fali w wojsku, te, to, o tym chamstwie, o pijaństwie i tak no, dalej, gnojeniu ludzi, więc to nie były zbyt dobre rekomendacje do tego, żeby do armii wstąpić, więc udało mi się z tego wojska wykręcić, a inni na studia, no właśnie taką pedagogikę, resocjalizację, czy socjologię, czy cokolwiek, na co było się tam w miarę łatwo dostać, a po roku rezygnowali, czy zmieniali sobie kierunek, no byle tylko się gdzieś załapać, tak, no, na, na jakieś bardziej... Na jakiś kierunek, który potem da, będzie odskocznią do tego, żeby sobie pójść na jakiś lepszy kierunek. No mam na myśli właśnie ten marketing, zarządzanie, bo takie modne był wtedy prawo, medycyna i tak dalej, i tak dalej. I ja ten ekip miałem w sobie, miałem w sobie przez cały czas, cokolwiek robiłem, to było nie to. Robiłem, tak, bo jeżeli się podejmuje jakieś pracy, jakakolwiek by ona nie była, to staram się wykonać rzetelnie. Nie wszystko mi pasuje. Nie, na przykład, ja w handlu się bardzo źle odnajdywałem. Bardzo tego nie lubiłem. Tak naprawdę, nikomu chyba nie udało mi się niczego sprzedać w tamtym okresie. Bo czułem, że to nie jest po prostu mój styl życia. A w oku mnie wszyscy do tego stylu życia namawiali. Tak? Mówili, że no będziesz kimś, jeżeli. Będziesz tym dobrym sprzedawcą, dobrym marketingowcem, mówmy tak już w szerszym kontekście. Tak, po prostu dobrze załapiesz się na te zmiany, będziesz na fali tych dobrych zmian prowadzących cię ku przedsiębiorczości. A nie będziesz tym, jak to się wtedy mówiło, roszczeniowym Homo sovieticus. Nie wiem, czy jeszcze obecnie ktoś jeszcze używa tej, tego określenia Homo sovieticus, ale wtedy to był w latach 90. taki wytrych słowo postrach określenie, którego każdy się bał. Być homo no to znaczy na przykład być na zasiłku, albo wołać dajcie, czy, czy, czy pracując, czy nawet pracując na zwykłym etacie na poczcie. No to też był homosowietikus, tak? Człowiek, który nie był zaradny, nie był przedsiębiorczy. No, mnie ta zaradność i przedsiębiorczość zaprowadziła w którymś momencie życia do bardzo, bardzo poważnych kłopotów. Nie wiem, czy będę chciał o tym mówić. Do dzisiaj się borykam w zasadzie z pewnymi konsekwencjami Tamtych wyborów i niewyborów, bo to też nie mogę powiedzieć, że, będąc tak bardzo młodym, mogłem rozumieć, na jaką ścieżkę wchodzę. Popełniłem błąd i to to mogę powiedzieć. Błąd, który jest okropnym błędem, i każdemu odradzam nie zastanawiając się nad takimi rzeczami. Trzeba to przemyśleć w samemu sobie. Nie jest to tak naprawdę ważne. Aż tak bardzo ważne w życiu, co możesz zrobić, tak? jakie masz ten potencjał, jakie masz siły mentalne, psychiczne, jaką masz motywację, jaki widzisz swój cel. To jest sprawa drugorzędna. Pierwszorzędna sprawa, tak jak ja ją widzę, to jest zrozumienie, czego w życiu nie możesz robić za żadne skarby, tak? w co się nie pakować, jakich wyborów nie dokonywać, bo. Musisz przewidzieć, że te wybory nie współgrają z Twoją osobowością. Jeżeli masz osobowość taką jak ja, człowieka wrażliwego, trochę marzyciela, no w skali w skali tej takiej 16-punktowej określającej osobowość człowieka, no to mnie wychodzi nieustannie, sobie robiłem no, rozmaite wariacje, warianty w różnych okresach, sobie te, ten test robiłem, no i zawsze mi wychodzi, że jestem. Osobowością łowca przygód i jakby nie było, to jest osobowość, która zdecydowanie nie sprzyja na przykład byciu księgowym, w ogóle pracowaniu z jakimiś papierami, no, bycie kierownikiem czegoś. Mam na myśli na przykład w jakiejś korporacji, tak? Ja bym się do tego po prostu nie nadawał, zwariowałbym, uciekłbym stamtąd. Nie mówię, że zajmowałem się kierownictwem czy menedżerowaniem w jakiejś korporacji ale podejmowałem się prac, które z dzisiejszej perspektywy oceniam jako prace, które w żaden sposób nie były adekwatne do moich zdolności. I to jest też druga rzecz, i ko kompetencji takich psycho, psycho, psychicznych. I druga rzecz jeszcze tutaj od razu mi się nasuwa, że nie warto angażować się w rzeczy, które w żaden sposób nie będą się pokrywały też z tą pasją. Czyli nie chodzi o to, żeby się nie angażować tylko w rzeczy, które nie współgrają z osobowością, chodzi też o to, żeby nie angażować się w rzeczy, które nie współgrają z pasją. Jeżeli masz tę pasję w sobie, jest to pasja na przykład do piłki nożnej, lubisz grać tę piłkę nożną, wyobrażasz sobie siebie jako piłkarza i gnębi cię ta myśl nieustannie przez lata. To znaczy, że jesteś tak naprawdę piłkarzem i musisz iść w tym kierunku, bo będziesz kiepskim lekarzem, ale możesz być znakomitym piłkarzem. Bo Epiktet bodajże coś takiego powiedział, że filozof taki grecki, stoik, że chyba najgorszą rzeczą, jaka jest, to to podjąć się nie swojej roli, tak? Bo jeżeli się podejmujesz nie swojej roli w życiu, to oznacza, że zagrasz tę rolę źle, bo to jest cudza rola i zmarnujesz okazję zagrania swojej dobrze. To chyba o to chodziło. Może sparafrazowałem, ale sens jest taki. I ten Egipt dla mnie już tak kończę tę ten, ten przy, przydługą dygresję, jest właśnie takim, taką okazją. Poszedłem za po prostu byciem własnego serca, wróciłem z pewnego chaosu, z tego Mordoru, w jakim tkwiłem przez lata, próbując zrobić coś lepszego, jak mi wszyscy dookoła mówili, niż ten Egipt. Skruszony wróciłem na, na te stare ścieżki, i okazało się, że był to znakomity wybór. Nie mówię, że to natychmiast moje życie się odmieniło, bo to jest ciężka praca, która trwa do dzisiaj. Nie odmieniło się aż tak bardzo. Ale mam w sobie taką koherencję poczucie celu. Jest to wszystko spójne z moją osobowością. I wiem po prostu, że w tym, co robię, jestem. Bardzo dobry. Ba, ośmielę się nawet nieskromnie powiedzieć, że jestem najlepszy. Jestem najlepszy dlatego, że doświadczyłem również w życiu tych rzeczy, których absolutnie nie potrafię robić. I obecnie, robiąc to, co umiem robić, wystrzegam się rzeczy, od których powinienem się trzymać z daleka, bo już ich doświadczyłem. Nie polecam nikomu doświadczyć na własnej skórze konsekwencji złych wyborów. Ale czasami to jest jedyna droga do tego, żeby być bardziej ułożonym wewnętrznie człowiekiem. Jeżeli walczę do dzisiaj z jakimś, jakąś formą chaosu, to jest to chaos spowodowany rzeczywistością zewnętrzną, rzeczami, które mnie wokół osaczają, tak zwanymi wyzwaniami dnia codziennego. No Każdy z nas je ma. Ty też. Ale nie są to już rozterki i znaki zapytania wychodzące z wnętrza, Kim jestem, dokąd idę, co jest moim celem, gdzie chciałbym się znaleźć za lat kilka. Pamiętam, jak w jednej firmie, jak byłem na rozmowie rekrutacyjnej, to mnie zapytał rekruter, to się chyba nazywa Headhunter obecnie, nie wiem, zapytał mnie, co będę robił za 5 lat, może inaczej, jak siebie widzę za 5 lat. No to oczywiście na to pytanie, będąc wyedokowany świetnie przez na poprzednie lata odpowiedziałem jak należy że za 5 lat to ja będę prezesem tej firmy powiedziałem tak bo wszyscy tak mówili i wszyscy oczekiwali entuzjazmu, zaangażowania i takiej pewności siebie graniczącej z butą to było wtedy w dobrym tonie e, dzisiaj bym praskł śmiechem bo nie wiem co ja będę robił za 5 lat nie mam pojęcia jak się będę postrzegał za 5 lat i nie zadałem takiego pytania nikomu ani sam nie wiedziałbym jak na nie odpowiedzieć prawdopodobnie wyszedłbym z takiej rozmowy zresztą zapewne bym na nią nigdy nie poszedł bo jestem innym człowiekiem niż byłem wówczas, co jest normalne jestem o wiele starszy bardziej doświadczony ale jeżeli chodzi o pięciolatkę to nie widzę siebie w sposób jasny i czytelny ale wiem dokąd zmierzam i wiem, że przez pięć lat najbliższe będę szedł tą drogą Cel nie, być może nie będzie za 5 lat, być może nie będzie za 10, może nigdy tego celu nie osiągnę, ale będę tą drogą, jaką w sobie obrałem, zmierzał w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i po prostu w poczuciu bycia szczęśliwym. Czego sobie, tobie i wszystkim, którzy kiedykolwiek trafią na tę moją edycję, życzę. Jeżeli podoba Ci się, ten temat, który jest potrosze egipski, ale też potrosze odbiega od tematyki stricte egiptologicznej, czy w ogóle egipskiej, to możesz dać mi znać w komentarzu, czy kontynuować tego typu solo, pogawędki, czy też po prostu skupić się na rzeczach, które będą dotyczyły tylko i wyłącznie już tematyki egipskiej. Powiem szczerze, że chciałem po prostu to powiedzieć, co teraz powiedziałem. Może inaczej sobie wyobrażałem tę rozmowę. Może myślałem, że ona będzie bardziej ułożona. Nie wiedziałem, że wyjdzie mi z tego coś w rodzaju mowy motywacyjnej taki coaching i to może trochę głupio wyszło na koniec. Nie chciałem osiągnąć takiego efektu. To jest spontaniczna, spontaniczna audycja, spontaniczne nagranie. Jak mówiłem, siedzę w lesie, słucham śpiewu ptaków, słucham jak szeleszczą liście, czuję się bardzo dobrze i postanowiłem sięgnąć troszeczkę retrospekcją do tego okresu, który był dla mnie okresem w pewnym sensie formacyjnym. I no, chciałem po prostu, żebyś o tym usłyszał, bo wydaje mi się, że jeżeli masz jakieś wątpliwości, czy. Masz trudności w życiu, chcesz wybrać jakąś drogę, albo już idziesz jakąś drogą i zadajesz sobie pytanie, czy jest sens. No to mówię ci za pomocą tego, co dzisiaj ci przekazałem, że ten sens zawsze jest. Bo ten sens to nie jest taki punkt w Twoim życiu, na tej Twojej linii biograficznej, który jest. I, i, I jak przegapisz to znika. Na, na tym sensem się pracuje każdego dnia, nieustannie, nawet nie miesiąc o tym też nad tym pracuje, bo takie codzienne wybory, a nawet a nawet to, w jaki sposób spędzamy czas, nic nie robiąc, też wpływa na to, w jaki sposób my z tym światem wchodzimy w reakcję. No ja teraz jestem na rowerze. Rower stoi, czeka aż na niego za chwilkę wsiądę i sobie będę jechał dalej przez las. Wybieram sobie wielokilometrowe trasy, na których jestem całkowicie sam i mogę cieszyć oczy tą zielonością, której w Egipcie nie ma, a w Polsce jest i za którą strasznie w Egipcie będąc tęsknię. Uspokaja mnie to. Zielony to jest chyba mój ulubiony kolor. Różnie mam z tymi kolorami. Raz robię żółty, raz czerwony, raz niebieski, raz czarny, ale zielony chyba jest u mnie na fali, na topie obecnie. I cieszę się, że jest lato. Mam dużo w sobie pogody ducha. Wiadomo, jak każdy. Mam nad czym pracować. Mam pewne wyzwania, projekty, przedsięwzięcia, nad którymi obecnie pracuję. Mam nadzieję, że te wakacje będą przełomem, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, które chciałem na rynek wprowadzić w ramach mojej marki Polski Egipcjanin. To będą rzeczy internetowe, całkowicie oderwane od tych kwestii wypraw do Egiptu, które w dalszym ciągu oczywiście prowadzę i które będę po wakacjach realizował, ale są to rzeczy, które będą związane z edukacją, nie z wyjazdami do Egiptu. No, nie chcę za dużo mówić tak oględnie, tutaj podchodzę do tematu, żeby za dużo nie zdradzić, no ale myślę, że to może być bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawy temat dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby się o tym Egipcie dowiedzieć czegoś więcej, popatrzeć na ten kraj, na jego historię i kulturę moimi oczami przez pryzmat mojej wiedzy, moich doświadczeń. No, znów właśnie po to, żeby sobie samemu wyrobić też jakieś opinie będę zachęcał. Nieustannie będę cię motywował do tego, żeby jeżeli cię interesuje ta tematyka szeroko pojętego Egiptu, żeby nie schodzić z tej ścieżki, bo to jest ścieżka na końcu której nie wiadomo co jest, ale na pewno po drodze jest satysfakcja i jakieś elementy. Rozwoju osobistego. Ja przynajmniej tak to postrzegam. Egiptologia, bycie w Egipcie, zainteresowanie się rzeczami dookoła Egiptu spowodowały, że rozwijam się również w wielu innych dziedzinach. Na mojej stronie internetowej polskiegipcjanin.pl jest zakładka, kim jestem. Zachęcam do przeczytania. Może ktoś. Przeczytał kiedyś, może i zapomniał. Tam troszeczkę przeredagowałem pewnych rzeczy, trochę dodałem. No i tam jest taka końcówka, w której opisałem, wymieniłem te dziedziny, w których bardzo się dzięki Egiptowi rozwinąłem. I to jest niesamowita przepaść rozwojowa, jak sobie stawiam siebie z obecnego okresu życia do tego. Młodego człowieka, który zaczynał pracę w tej gazecie lokalnej, jak bardzo się rozwinąłem w kierunkach, w których nigdy nie przypuszczałbym, że się rozwinę. I... Ale ten rozwój nastąpił dopiero wtedy, kiedy wróciłem na tą ścieżkę egipską. Kiedy zajmowałem się rzeczami utylitarnymi, które miały mi zapewnić po prostu przetrwanie w tym dużym mieście w Warszawie, to ja nie miałem czasu na rozwój. Myślałem o, o rzeczach bardzo, bardzo przyziemnych i cierpiałem też z tego powodu, bo zawsze ciągnęło mnie do książek, ciągnęło mnie do takiego życia bardziej duchowego, wewnętrznego, można powiedzieć introwertycznego, niż takiego ekspansywnego na zewnątrz. Opowiem kiedyś szczegółowo jakie miałem trudności takie, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz oczywiście. Jakie miałem trudności osobowościowe, tak, psychologiczne w podejmowaniu się rozmaitych działań w Warszawie, co ostatecznie wpłynęło na to, że ja z tego miasta w ogóle wyjechałem. No, Nie będę teraz tego tematu rozwijał. Zachęcam na koniec, zachęcam Cię do przesłuchania mojego pierwszego podcastu, który jest rozmową z profesorem Andrzejem Niwińskim. Dwa słowa powiem na temat tego nagrania, ponieważ. Tam popełniłem ogromny błąd debiutanta. Ja z panem profesorem Andrzejem Wińskim, który jest, nie wiem czy, czy się orientujesz, jest archeologiem, egiptologiem, bardzo wybitnym. Na szczęście moim przyjacielem, więc mam ten kontakt z profesorem bardzo serdeczny, życzliwy i w zasadzie, jak chcę, to i codzienny. Ale kilka razy się umowialiśmy z profesorem na, na rozmowę, na nagranie podcastu, i nigdy nam się nie udawało spotkać. A to właśnie z tego powodu nam się nie udawało spotkać, ponieważ się znamy i często ze sobą przebywamy. Czyli za każdym razem. Mówiliśmy, ach nie teraz, no, teraz nie ma tej herbaty, no nie ma tej okazji. Tam w Egipcie, no to nie bardzo, bo są wykopaliska, w Polsce nie bardzo, bo coś tam załatwiamy, ale przecież jesteśmy, znamy się, widzi, widujemy się, więc będzie okazja, będzie okazja, będzie okazja, kolejna. No i tak te lata mijały. Okazja nieraz się trafiła, ale brakowało właśnie tego postawienia kropki nad I. No i w końcu przydywałem profesora, jakby u niego w domu. Załatwialiśmy oczywiście inne sprawy. Nie związane z podcastem Tylko z jakimiś naszymi sprawami misyjnymi bodajże Ale na koniec Już kiedy tam profesor Jakiś zawija z zakręta Postawił pod jakimś dokumentem Powiedziałem, że no może byśmy jednak Nagrali tę rozmowę naszą Bo ja, tak się złożyło Przywiozłem ze sobą mikrofon No i się profesor zgodził Zaczęliśmy nagrywać rozmowę Rozmowa miała być przeze mnie moderowana, ale właśnie popełniłem ten błąd nowicjusza dałem rozmówcy mówić nie moderowałem tej rozmowy tak jak sobie zaplanowałem i po prostu rozmowa zmieniła się w monolog i profesor niesamowity gawędziarz przecież poleciał miała być rozmowa na temat perspektyw dalszych losów naszej misji skalnej w Deir al bahari a zrobiła się z tego rozmowa essay. Monolog esej na temat historii kultury tego trzeciego okresu przejściowego, Herhora i tak dalej. Nie przerwałem tej rozmowy. Pomyślałem sobie, dobre i to, bo to jest temat ciekawy i na pewno wiele osób zainteresuje. Myślałem sobie podczas tego nagrania, że do tematu misji Skachnej na pewno wrócimy następnym razem. No ale jednak. Jako prowadzący podcast no, okazałem się no całkowicie do Dupy, po prostu mówiąc dosadnie. Błąd nowicjusza, w zasadzie wiele błędów nowicjusza popełniłem i nie kryję tego, nie udaję, że się na tym znam. Nie znam się. Ten podcast, który teraz nagrywam, też jest w ogóle moim drugim nagraniem w życiu. A drugim nagraniem potem właśnie podcaście z profesorem Liwińskim, a pierwszym w życiu nagraniem, kiedy po prostu siadłem, włączę mikrofon i gadam sobie, improwizując. Bez żadnych ściągi, bez żadnych notatek. I nie jestem nawet pewny, jak to się wszystko nagra, czy efekt nie będzie zniechęcał do wysłuchiwania dalszych moich podcastów, kolejnych, czy po prostu nie przestraszyłem za bardzo, czy nie brzmi to zbyt chaotycznie. Myślę, że przekazałem, co chciałem przekazać. No ale czy zrobiłem to dobrze, jak na podcastera przystało? Mam wątpliwości. To musiałby się wypowiedzieć jakiś zawodowiec. Ja znam swoje miejsce w tym szeregu. Na pewno e, jestem e, przekonany, że ta forma, w której mogę tak się wywnętrznić i jest to forma myślę, głosowa, o wiele lepsza. M mam le Lepiej do ciebie docieram niż e, pisząc jakiś artykuł. E, to myślę, że to jest coś, e, co dawno już powinienem zrobić. Co dawno miałem chrapkę i bardzo żałuję, że tak długo zwlekałem i nie odważyłem się. Musiałem te swoje wewnętrzne opory przełamać. Wracając jeszcze do tego podcastu z tym profesorem, to zakończył ten podcast nagle po prostu nagle ta rozmowa się ucięła, bo obaj z profesorem, jak, jak umówieni, spojrzeliśmy na zegarki i zerwaliśmy się po prostu z miejsc, bo okazało się, że o pół godziny ten limit czasu, jaki sobie z profesorem wyznaczyliśmy, przekroczyliśmy, a profesor miał umówione spotkanie. Dlatego ten podcast urwał się tak nagle. Więc za to przepraszam, że rozmowa z profesorem, i mimo że ciekawa, to została przeze mnie niedopracowana. Nie chciałem z tym podcastem zwlekać, chciałem go opublikować jak najszybciej, jeszcze przed wtedy okresem domniemywanej misji skalnej, która się miała odbyć, ale się nie odbyła. Więc jakbym z góry wiedział, że taka sytuacja nastąpi, to bym ten podcast nagrał z profesorem jeszcze raz, nie publikowałbym go, a jakbym go nawet nagrał w takiej formie, w jakiej on jest nagrany, to ja bym go lepiej dopracował z tym początkiem i końcem, tak? przede wszystkim z końcem, który jest taki urwany, jakby coś się nagle stało, jakby nam się zawaliła na głowę ściana i, zamikli, i zamiklibyśmy. No więc do tematu misji skalnej z profesorem będę wracał. Będę wracał z tego powodu, że ta misja się szykuje na jesień, więc jest temat, temat, który myślę poruszę zaraz po wakacjach w audycji z profesorem. A co do tego momentu czasu będę robił, na pewno będę mówił jeszcze o wyprawach do Egiptu, które szykuje na jesień. Będę mówił również o produktach internetowych. Które już lada dzień wprowadzę na rynek. Będę na pewno mówił jeszcze o innych rzeczach związanych z Egiptem. Myślę, że będę wprowadził takie audio-uzupełnienia do artykułów, które są na mojej stronie polskiegypcjanin.pl opublikowane, ale które po pewnym czasie wymagają dopowiedzenia pewnych rzeczy. Nie do końca mi się chce te artykuły przeredagowywać, bo zdaję sobie sprawę, że ta forma mówiona może być bardziej atrakcyjna dla odbiorców moich treści. Poza tym linki, które wrzucam na Facebooka na przykład, prowadzące do artykułów powodują, że zasięgi się bardzo ucinają. Nie chcę wchodzić w te technikalia tutaj facebookowe, ale zauważyłem, że w ostatnich tygodniach, miesiącach te moje zasięgi, ta moja docieralność do osób, które przecież chcą subskrybować moje treści, bo e, lajkują te e, moje, moją, moją stronę, mój fanpage, to jednak e, te osoby tych artykułów nie otrzymują, nie otrzymują linków. Bardzo mnie to martwi i e, z, nie wiem jeszcze w jaki sposób to rozwiąże. Na pewno, na pewno pewnym ułatwieniem było, byłaby subskrypcja mojego newslettera, do której zachęcam tam znajduje się też na mojej stronie polskieegipcjanin.pl. Wiele formularzy, formularzy prowadzących do zapisu na newsletter, i myślę, że to będzie w najbliższym czasie, przynajmniej w tym roku, rozwijana moja chyba forma docierania do, do osób odbierających moje treści. Tak to sobie wyobrażam. Nie będę więcej mówił o, szczegółowo o planach, dzisiaj mamy jeszcze to pytanie takie końcowe powtórzę je, jeżeli masz ochotę słuchać takich treści w takiej formie przekazywanych jak dzisiaj, takiego ględzenia dookoła Egiptu, ale nie o Egipcie o, o, o sprawach takich właśnie moich osobistych, prywatnych wewnętrznych i ogólnoludzkich no daj mi, znać. daj mi znać jeżeli okaże się, że nikt tego nie chce słuchać, ja to zrozumiem i wcale się nie obrażam kiedyś byłem bardziej wrażliwy ja jestem nadal wrażliwy, ale kiedyś o wiele bardziej się tym przejmowałem jak ktoś mi coś powiedział, co burzyło mój światopogląd, albo no, było w jakąś formą krytyki, to ja to bardzo przeżywałem. A teraz, a teraz to ja po prostu wiem, że każdy żyje sam dla siebie, ludzie mają swoje własne problemy i tak naprawdę nikogo nie obchodzimy. A jeżeli nam z czymś po drodze, to tylko w tym zakresie, w jakim czujemy jakąś wspólnotę interesów.